Czym jest szczęście? Nie wiem, bo ten temat nie jest mi bliski. W 2016 moja babcia zmarła na depresję. Rok później mój tata zachorował na depresję, a moją depresję zdiagnozowano 2 lata temu. Pewnie łatwiej byłoby się poddać pod wpływem tego całego ciężaru, ale mówi się, że nadzieja umiera ostatnio, co nie? I właśnie ta nadzieja postawiła mnie na 2-letniej drodze do odnalezienia szczęścia i ten materiał jest tak naprawdę dokumentacją moich odkryć, ale też kontynuacją poszukiwań. Dlatego tym bardziej super, że tu jesteś, bo będziemy mogli tę podróż odbyć razem. Jedynie 58% Polaków deklaruje się jako szczęśliwi ludzie. To 3. najgorszy wynik w 32 badanych krajach. Zresztą lato się kończy, dni są coraz krótsze, zaraz rok szkolny, listopad i plucha za oknem, a ty myślisz sobie, jacy ci farciarze z Włoch muszą być szczęśliwi, że zawsze mają słoneczko i witaminę D. Ale badania wykazały, że klimat nie ma wpływu na poziom szczęścia. Podobnie to, jak atrakcyjną osobą jesteś. Więc zacząłem się zastanawiać, co ma wpływ na nasze szczęście i czy jest na nie w ogóle jakiś jeden przepis. Okazuje się, że tak. Dlatego zapinaj pasy, bo pierwszym przystankiem na naszej drodze do szczęścia jest układ limbiczny. Według psychologów mamy w naszym mózgu 2 systemy. Racjonalny oraz emocjonalny. Jonathan Haidt w książce Happiness Hypothesis wymyślił dosyć ciekawą analogię, która może ci się spodobać. Człowiek to system racjonalny. Odpala sobie Google Maps i prowadzi słonia najprostszą drogą do celu. Ale to słoń, czyli system emocjonalny, umożliwia dojście tam. Sam słoń nie ma kciuków, więc nie mógłby obsługiwać map Google. Z kolei człowiek o swoich wątłych nóżkach za daleko nie poczłapie. Są więc od siebie kompletnie zależni. Ale co to ma wspólnego z twoim szczęściem? To, że właśnie słoń najczęściej bywa jego sabotażystą. Jesteśmy ewolucyjnie zaprogramowani do bycia pesymistami, żeby bać się różnych rzeczy. I silniejszą motywacją zawsze będzie dla nas unikanie czegoś negatywnego, niż dążenie do czegoś pozytywnego. Lęk, to przeżywanie i reagowanie na zagrożenie wydaje się, że ma największą ilość pewnych projekcji w mózgu. No, ma to ogromny sens, no bo gdy byliśmy małpkami i zajadaliśmy sobie bananka, a nagle gdzieś za nami pojawił się tygrys, to zaczęliśmy zwiewać, bo wizja bycia niezjedzonym była dla nas bardziej motywująca niż wizja zjedzenia czegoś. W efekcie mamy średnio 2,5 razy częściej negatywne myśli niż pozytywne. Zawdzięczamy to w dużej mierze ciału migdałowatemu w naszym mózgu. To jest ośrodek, który kompletnie zmienia to, w jaki sposób myślimy. To wzbudzenie tego ciała migdałowatego jest tak silne, że nie tylko jest silny strach, ale on też hamuje te nowsze części, bardziej powiązane z regulacją naszych emocji, też z pozytywnym efektem. Wystarczy, że jedna mała rzecz wyprowadzi nas z równowagi, a ośrodek się aktywuje i cała przyjemność z życia wypierana jest przez uczucie smutku, złości i frustracji. I co? To znaczy, że twój stary małpi mózg nie pozwoli ci nigdy na osiągnięcie szczęścia? Według badań 50% szczęścia jest uwarunkowane genetycznie. W tym momencie mógłbym się poddać, bo może po prostu nie jestem predysponowany do bycia szczęśliwym i całe życie będę walczył z depresją. Z drugiej strony to 50%. Szklanka może być w połowie pusta lub pełna. Wrodzony potencjał genetyczny wyznacza pewien stały poziom szczęśliwości i nawet takie potężne zmiany w życiu jak wygrana na loterii albo paraliż nie zmieniają tego poziomu na dłużej niż pół roku. Może nie jesteśmy jeszcze na tyle zaawansowani technologicznie, żeby zmodyfikować się genetycznie i zwiększyć sobie ilość receptorów serotoninowych w mózgu, ale samą ilość serotoniny już jak najbardziej możemy. A co jeśli powiem wam, że zamiast leków przeciwdepresyjnych drogą do szczęścia może być rozmowa z drugą osobą? Co jeśli powiem wam o tym, że konkretne osoby poprzez wymianę z wami zdań
mogą wpływać na funkcjonowanie waszego mózgu i istotnie zwiększyć zarówno działanie w przekaźnictwie serotoninergicznym, jak i dopaminergicznym, czyli doprowadzić do tego, że ustąpią objawy depresji i pojawi się coś, co stanowi początek do tego, żeby można było zacząć budować swoje szczęście. Andrzejowi wcale nie chodziło tu o manifestację. To jest mózg osoby z depresją, natomiast to jest mózg tej samej osoby po odbytej psychoterapii. Zwykła rozmowa z terapeutą zmienia strukturę twojego mózgu równie skutecznie jak leki. To jest niesamowite. Z terapią jest tak, że najtrudniej w ogóle podjąć jest tą decyzję. Mi zajęła ona dosłownie kilka lat, bo nie wiedziałem, jak znaleźć kogoś, kto by mnie zrozumiał. Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji, będę miał dla ciebie prezent, ale o tym później. Zanim zanurkujesz w głąb siebie i zaczniesz tam szukać problemów, może warto się rozejrzeć? Świat płonie. Ekonomia rujnuje marzenia twojego pokolenia, a sztuczna inteligencja dodatkowo napędza to uczucie utraty sensu, no i skończyły też się bilety na twój wymarzony koncert. Okazuje się, że czynniki środowiskowe odpowiadają za jedynie 10% twojego szczęścia. Ale czy to dobrze? Weźmy na przykład taką kasę. Czy rzeczywiście pieniądze nie dają szczęścia? W momencie, kiedy to jest poziom przetrwania, no to trudno mówić tutaj o szczęściu. I w tym sensie poziom zamożności jest skorelowany z poczuciem szczęścia. Dlatego, że ja będąc na poziomie przetrwania, mam wiele powodów do czucia się nieszczęśliwym. Kiedy już przechodzimy z tego przetrwania na pewien poziom komfortu, że to było jakieś 75-80 tysięcy dolarów rocznie przychodu, powodowało, że właściwie potem już nie było tej bezpośredniej korelacji pomiędzy poczuciem szczęścia a dalszymi przychodami. A co jakbyśmy zanurkowali w to troszkę głębiej? Powiedzmy, że pochodzisz z biednej rodziny. Przekłada się to na twoje szczęście, więc postanawiasz coś z tym zrobić. Masz ambitny cel – zarobić 1 000 000 złotych. W fazie przed jego osiągnięciem czujesz silną motywację. Mózg aktywuje system nagrody, który sprawia, że dążenie do celu jest przyjemne. Dopamina zwiększa twoją motywację i stymuluje pozytywne emocje. Więc pracujesz przez te lata, poświęcasz swoje zdrowie dla celu, żeby wreszcie go osiągnąć. I następuje ten dzień, sprawdzasz swój stan konta, widzisz 6-0 i... To tyle? Tyle pracy, tyle wysiłku, wyrzeczenia, taki malutki wyrzut dopaminy, który po chwili się normuje. Reprezentuje to ta krzywa, nazywana hedoniczną bieżnią. Jak widzisz, satysfakcja po osiągnięciu celu była krótkotrwała. Ekscytacja szybko przeradza się w refleksję, zastanawiasz się, co dalej, czy było warto i wreszcie szukasz kolejnego celu. Wydaje mi się, że w zasadzie mam wszystko, co normalny przeciętny człowiek powinien chcieć i mieć. Może to jest dobrze, ale wydaje mi się, że czegoś mi brakuje. Że już jestem w takim okresie, może już w takim, chciałem coś zmienić. Jaki jest z tego wniosek? W sumie taki, że człowiek z natury jest strasznie wybredną istotą, którą cholernie ciężko usatysfakcjonować. Tak nas po prostu wychowano, tak nas wyedukowano i tak nas społecznie socjalizowano, byśmy w głównej mierze warunkowali bycie szczęśliwym tym, co się ma dopiero wydarzyć. Czy to oznacza, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu zaakceptowanie swojego stanu obecnego, w tym stanu majątkowego? Może. Ja jeździłem wiele razy do Indii i do Nepalu i w Brazylii też byłem w takim slumsie, największym slumsie na świecie, gdzie są bardzo ubodzy ludzie. I w Nepalu, który jest najbiedniejszym krajem na świecie, ludzie są szczęśliwi. Co 2 tygodnie mają festiwal, co 2 tygodnie tańczą, śpiewają i są zadowoleni i nie mają pieniędzy. Epiktet powiedział, że szczęście i wolność zależą od zrozumienia jednej zasady. Niektóre rzeczy są w twojej mocy, a inne nie. Czyli takie milenialsowe Keep Calm. Chyba nie ma lepszej osoby do rozmowy o stoicyzmie niż jego król, czyli Marek Aurelius, którego specjalnie na potrzeby tej rozmowy wskrzesiliśmy za pomocą AI. Marek, jak
być szczęśliwym. Według stoików szczęście to ataraxia, czyli słowo, które możemy dosłownie przetłumaczyć jako brak zamętu. Epiktet napisał: nie oczekuj, że wszystko będzie działo się tak, jak ty chcesz. Raczej życz sobie, aby to, co się wydarzy, wydarzyło się tak, jak się wydarzy. Wtedy będziesz szczęśliwy. Na przykład wiem, że wkładasz w ten kanał całe swoje serce, ale w sumie decyzja, czy ktoś zostawi ci lajka i suba, należy tylko do niego. Nie masz na nią wpływu. Możesz próbować do tego zachęcać, mówiąc, że w ten sposób będziesz mógł robić jeszcze lepsze materiały, ale decyzja, którą podejmiesz ty, drogi widzu, jest nam nieznana. Weźmy takiego ksenofona, który na informację o śmierci jego dziecka powiedział: wiedziałem, że mój syn jest śmiertelnikiem. Chłodno. Stoicyzm brzmi skibidaśnie, choć nie jest on do końca naukowo poprawny. Część czynników zewnętrznych po prostu wpływa na nasz stan i za wiele z tym nie możemy zrobić. Plus jest taki, że to tylko 10%. A co z pozostałymi 40%? Geny czy czynniki zewnętrzne to jest wspaniała wymówka. Mam nadwagę, bo takie mam geny. Nie umiem się skupić, bo otoczenie mi na to nie pozwala. Nie jestem szczęśliwy, bo nie mam kasy. Ja genetycznie nie jestem szczęśliwym człowiekiem. Też nie ma czegoś takiego jak równy start w życiu. Dlatego zresztą tworzę ten materiał, żeby wyciągnąć z jego lekcje i lepiej je zapamiętać. Genów i środowiska nie zmienisz. Już się urodziłeś. Jedyne, co w tym momencie jest ważne, to twoje decyzje. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda spędzili 85 lat próbując naukowo udowodnić, co czyni nas szczęśliwymi. I znaleźli odpowiedź. W badaniu wzięło udział 724 uczestników od okresu dojrzewania do późnej starości. I niezależnie od bogactwa materialnego, od zdrowia fizycznego czy statusu zawodowego, w trakcie projektu uderzająca była jedna prosta rzecz, która sprawiała, że badani byli szczęśliwsi, zdrowsi, a nawet dłużej żyli. Badanie wykazało nawet, że ten prosty element jest wręcz ważniejszy dla długiego i szczęśliwego życia niż geny, klasa społeczna czy IQ. A co to takiego? Izolacja społeczna, my się do tego nie bardzo nadajemy. Oczywiście są introwertycy, ekstrawertycy, mamy różne zapotrzebowanie na tą interakcję, ale najnormalniej w świecie życie bez ludzi nam nie służy, a życie bez bliskich relacji no jest bardzo trudnym życiem, a już nie mówię o poczuciu szczęścia. Ale pewnie domyślasz się, że to nie wszystko. Same relacje są ważne, ale mogą nie wystarczyć do pełni szczęścia. Tylko czy to prawda? Wziąłem pod lupę dorobek naukowy największych badaczy na temat szczęścia. Nie zdarza się to często w nauce, ale w kontekście tego, co powoduje szczęście, byli dosyć zgodni. Podsumowuje to ładnie model PERMA-V. Składa się on z 5 składników, które połączone wszystkie razem sprawiają, że jesteś szczęśliwą osobą i kochasz swoje życie. Pierwszy z nich jest dosyć oczywisty, a są to pozytywne emocje, a co za tym idzie, przyjemność z życia. Ale w przyjemności wcale nie chodzi o zwykły zastrzyk dopaminy w naszym układzie limbicznym. Odpowiedzią na bycie szczęśliwym nie jest wstrzykiwanie sobie fentanylu jedną ręką, walenie konia drugą i rzucie kostki cukru. Według Artura Brooksa, czyli wykładowcy na Harvardzie, żeby przyjemność dążyła do szczęścia, musimy dodać do niej jeszcze 2 elementy, czyli relacje oraz wspomnienia. Jeżeli robisz coś potencjalnie uzależniającego samemu, prawdopodobnie robisz to źle. Weźmy taki alkohol. Nieważne w jakich okolicznościach go pijesz, będzie powodował wyrzut dopaminy w twoim mózgu. Również wtedy, gdy opróżniasz sześciopak piwa samemu w mieszkaniu, ale zupełnie inny poziom szczęścia będziesz odczuwać, gdy dodamy do tego równania znajomych i wspomnienia, na przykład jakiegoś grilla z ziomkami. Wciąż alkohol oczywiście będzie niezdrowy, ale poziom szczęścia wzrośnie. Tylko cały myk polega na tym, że żeby odczuwać pozytywne emocje z codziennych wydarzeń, trzeba w ogóle umieć się zatrzymać i je dostrzec. Uchwycić szczęście w momencie, w którym jest, a nie kiedy już minęło. Okres w życiu, kiedy miałem prawdziwą miłość. You know, enjoying a summer holiday. You know, walking through the woods. Kiedy poznałem kolegę Bruna. At the time, it is what it is. It's like now. I bet in 40 years now I'll be looking back at this time and being like, wow, that was the happiest I ever was. And right now I feel fairly indifferent. It's a nice day, but I'm not like, you know, dying with happiness and bursting with excitement. But
I'm sure when I'm old and can't walk and my hip hurts, I'll look back and be like, holy shit. That was happiness right there. Wdzięczność równa się mam wystarczająco. Mam wystarczająco, więc nie muszę się obawiać, nie jestem zachłanny, a nie jestem zachłanny, więc chcę się dzielić z innymi, czyli jestem hojny. A hojność działa na nas lepiej niż niejeden narkotyk. Decyzje hojne zwiększają aktywność złącza skroniowo-ciemieniowego, a to moduluje aktywność i połączenie z krążkowiem. Jest bezpośrednio powiązane z wzrostem poczucia szczęścia. Nie ma jakiejś minimalnej kwoty, którą trzeba przeznaczyć na cele dobroczynne, żeby poczuć szczęście. Wystarczy wdowi grosz. I też w drugą stronę. Wysoki poziom szczęścia jest związany z większą chęcią działania na rzecz innych. Kolejna litera w PermaV to E, czyli engagement, a więc zaangażowanie. Znasz to uczucie, kiedy tak bardzo wkręcisz się w robienie czegoś, że zapomnisz o czasie, zapomnisz o jedzeniu, łapiesz wenę albo inaczej flow. Okazało się, że wcale nie musisz czekać na ten stan godzinami czy dniami. Jest konkretna strategia, jak możesz się w niego wprowadzić w każdym miejscu i o każdej porze. A flow tego przepływu polega na tym, że pewnie też masz takie doświadczenie, bo każdy chyba je ma, że w coś się tak zaangażował, że w ogóle poczucie czasu stracił i to mogło być nawet coś związanego z wysiłkiem. Nie wiem, może jakaś aktywność, pasja sportowa, jakieś hobby, w coś. Nawet, że zmęczyliśmy się, ale w ogóle nawet nie czujemy tego zmęczenia. Termin flow wprowadził Węgier o bardzo dziwnym nazwisku, którego nawet nie będę próbował wymówić. Tutaj macie, tak się je pisze. Uważał on, że to właśnie flow prowadzi do prawdziwego szczęścia i ekstazy. Bez względu na to, ile z tego flow zarabiasz. Bez względu też na to, czy dla innych ma on jakikolwiek sens. Żeby osiągnąć flow, potrzebna jest równowaga między poziomem wyzwania, a naszymi umiejętnościami. Powiedzmy, że chcesz zacząć malować, ale nie tak se omalować. Chcesz się dostać do najlepszej Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Kupujesz farby, płótno, podwijasz rękawy, bierzesz w rękę pędzel i pustka. Ogarnia cię paraliż. Narzuciłeś na siebie tak ogromne oczekiwania, że nie jesteś w stanie nawet zacząć, bojąc się, że im nie sprostasz. Oczywiście to nie koniec. Jeśli Akademia Sztuk Pięknych nie wyjdzie, zawsze może zostać kariera polityka. Generalnie chodzi o to, że zbyt duże wyzwanie prowadzi do niepokoju, a zbyt małe do nudy. I ideałem jest takie ciągłe rozwijanie się i podejmowanie nowych wyzwań bez narzucania sobie ogromnych oczekiwań, co intensyfikuje doświadczenie flow i prowadzi do szczęścia. Ale co jeśli ci powiem, że masz w swoim ciele cząstkę, która aktywuje się w bardzo konkretnych okolicznościach i z automatu wrzuca cię w stan flow. Jest dosłownie jedna rzecz na całym świecie, która z automatu przeprogramowuje twój mózg, tak jak robi to oksytocyna, która jest właśnie, czy wazopresyna, ale oksytocyna, która właśnie jest takim neuroprzekaźnikiem przywiązania. To ona sprawia, że kochasz i odczuwasz bliskość, natomiast objawy jej odstawienia to tęsknota i żałoba. Jaki sens ma pisanie, jeśli nikt tego nie przeczyta? Po co tworzyć wspomnienia, jeśli nie masz z kim ich dzielić? Teraz wyniki badania z Harvardu nabierają sensu, bo człowiek to zwierzę gromadne. Będąc w grupie jest po prostu większa szansa, że poradzisz sobie z zabiciem mamuta. Jest też większa szansa, że zaliczysz. Dlatego w sumie nic dziwnego, że ewolucja nagradza nas za bycie z innymi ludźmi. A nagrodą jest właśnie szczęście. Relacje stanowią więc kolejny element PermaV. Z kolei M to sens. Człowiek jest jednak poszukiwaczem sensu, a nie tylko poszukiwaczem przyjemności. No tak jesteśmy skonstruowani, że tylko zjeść, wypić i prawda, odczuć taką przyjemność jednorazową. To jest po prostu dla nas za mało, żeby mówić o szczęściu. Życie na naszej planecie tak naprawdę nie ma sensu, zwłaszcza jeśli przyjmiemy, że powstało ono samo z siebie w pradawnej grochówce. Ale to, że nie istnieje obiektywny sens egzystencji, nie znaczy, że twoje życie nie ma sensu. Ty w odbiciu ty masz sens. Wyobraź sobie, że urodziłeś się w idealnej i to jeszcze bogatej rodzinie. Niczego ci nie brakuje, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Żygać się chce. Co zrobiłby Batman bez Jokera? Albo Gargamel bez Smurfów? To właśnie różne ograniczenia i wyzwania nadają naszemu życiu sens, choć z pozoru by się mogło wydawać inaczej. Tylko czym właściwie jest sens? Co jeśli twój sens nie będzie miał dla mnie sensu? Albo mój dla ciebie?
Zanurkujmy w to. Syzyf to idealny przykład pracy bez sensu. Bez satysfakcji, bez przyjemności. Ma więc mordeczka kompletnie przerąbane, bo nie spełnia żadnego z kryteriów szczęścia. Ale co jeśli ci powiem, że nawet w swojej beznadziejnej sytuacji Syzyf może być szczęśliwy. Mówi o tym egzystencjalizm. Wystarczy, że zaakceptuje on absurdalność swojego losu i odnajdzie sens w codziennym trudzie toczenia głazu. Mimo pozornej beznadziejności jego sytuacji, Syzyf może nawet czerpać satysfakcję z samego aktu wysiłku i determinacji. Egzystencjalizm podkreśla, że szczęście może wynikać z akceptacji życiowych wyzwań i nadania im osobistego znaczenia, nawet jeśli wydają się one kompletnie bezsensowne z zewnętrznej perspektywy. Zakładam jednak, że nie zrobiłeś Zeusa w bambuko i twoja praca przynosi jakiś rezultat. Powiedzmy, że dostałeś dobry wynik na egzaminie, awans, skończyłeś drugi projekt, który ci pochłaniał ostatnie miesiące. Co wtedy czujesz? Jak mamy trud związany z tym, że na przykład ćwiczymy fizycznie albo wspinamy się, nie wiem, na ściance albo w górach, wykonujemy wysiłek, to jest ból. Ale potem mamy tą przyjemność i taką fizjologicznie odczuwaną i pobudzoną, ale też taką satysfakcję, że się udało, że jest. Zaraz po tej satysfakcji w modelu PermaV mamy jeszcze V, czyli Vitality, a więc zdrowie, czego chyba nie trzeba tłumaczyć za bardzo, bo w Polsce mamy nawet powiedzenie, że w zdrowym ciele jest zdrowy duch. Moglibyśmy podejść do PermaV jak do klas postaci w grze. Masz do rozdysponowania punkty doświadczenia i zastanawiasz się, którą literkę najlepiej maksować, żeby osiągnąć najwyższy poziom szczęścia. Jeśli tak myślisz, to bardzo dobrze, bo okazuje się, że te literki rzeczywiście wcale nie są sobie równe. Powiedzmy, że postanawiasz wymaksować P, czyli przyjemność z życia, więc wchodzisz w taki full hedonist mode i lecisz przez życie w pogoni za dopaminką. Tu pojawia się problem. Habituacja. Szczęście z rzeczy, które robimy dla przyjemności, spada wraz z robieniem ich. Bardzo lubimy lody czekoladowe, zamawiamy sobie 3 duże gałki. Pierwsza, jesteśmy w niebie, druga jest okej, trzecia trochę nas mdli. Badania przybijają gwóźdź do trumny hedonistów, bo wykazały, że taka pogoń za przyjemnością nie powoduje zadowolenia z życia. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy robisz coś dla satysfakcji, czyli masz konkretny cel. Musisz przejść przez trudne momenty, zrobić coś nieprzyjemnego, ale wizja osiągnięcia celu cię motywuje. Dlatego zresztą tak wiele osób jest wolontariuszami. To jest idealne kombo, bo daje ci satysfakcję, opiera się na głęboko zakorzenionej misji, a dodatkowo często wiąże się z głębokimi relacjami z innymi ludźmi. A teraz wyobraź sobie, że codziennie rano czujesz ten sens. Wstajesz i jesteś podekscytowany na każdy nowy dzień, bo wiesz, dlaczego żyjesz. Znalezienie swojego sensu w tak dynamicznie zmieniającym się świecie jest trudne, zwłaszcza w pojedynkę. Dlatego we współpracy z psychologami, socjologami, rekruterami, a nawet miliarderami stworzyłem dla ciebie największy w Polsce, a jednocześnie w pełni darmowy program doradztwa zawodowego. W sumie to jest coś więcej niż doradztwo zawodowe, to jest takie właśnie poszukiwanie swojego celu i sensu, a najlepsze jest to, że zajmie ci ono 10 minut dziennie przez najbliższe 20 dni. Wzięło już w nim udział ponad 40 tysięcy osób i jeśli cię zaciekawiłem, to link znajdziesz na górze i w opisie filmu. To pytanie może powinno było paść wcześniej, ale czym w ogóle jest szczęście? Na poziomie neurobiologicznym szczęście jest odpowiednio wysokim poziomem serotoniny i dopaminy w bardzo konkretnych obszarach twojej łapetyny. Po pierwsze w układzie limbicznym, odpowiedzialnym za twoje emocje, a po drugie w korze przedczołowej, odpowiedzialnej za świadome decyzje. Wracamy teraz tak naprawdę do naszego słonia i człowieka, czyli systemu emocjonalnego i racjonalnego. Zaopiekowanie się swoimi emocjami i podejmowanie dobrych decyzji wydaje się więc być kluczem do szczęścia. Pytanie brzmi, czy jest jakiś wytrych? Czy jakbyśmy zaczęli zżerać potężne ilości antydepresantów, bylibyśmy wiecznie szczęśliwi? Samo szczęście to na pewno nie jest wypadkowa tylko serotoniny, czym więcej. Nie jest to droga, którą można osiągnąć poprzez wprowadzenie na przykład dowolnego z leków przeciwdepresyjnych, które te poziomy dopaminy i serotoniny istotnie zwiększają. Dlaczego? Dlatego, że leki przeciwdepresyjne, one nie produkują szczęścia. One działają tam, gdzie pojawia się nieszczęście.
Łykając piguły, będziemy zwiększali poziom neuroprzekaźników, ale to nie znaczy, że nagle pokochamy swoje złe nawyki czy sytuację życiową. Podbicie neuroprzekaźników da nam natomiast siłę sprawczą do tego, żeby tę sytuację życiową zmienić i pracować nad sobą. Pozwoli osobie z depresją na wstanie z łóżka. Może nie jest to idealna analogia, ale taka, którą na pewno znasz. Czyli masz trudny dzień, trudny okres w życiu, jesteś jakiś taki nie w sosie, ale znajomi cię wyciągają na domówkę, idziesz, pijesz na niej parę drinków, alkohol krótkoterminowo podbija ci tą serotoninę i dopaminę, czujesz to, relaksujesz się trochę. Ale nie oznacza to nagle, że jesteś szczęśliwy i zadowolony ze swojego życia. Glut w twoim mózgu jest po prostu zbyt złożonym komputerem, żeby trochę wesołego granulatu wystarczyło do jego zhakowania. Tylko w sumie po co to wszystko? Po co tak się starać i być szczęśliwym? W sumie takich racjonalnych powodów jest masa. Szczęśliwi ludzie osiągają lepsze wyniki w pracy. Optymistyczni sprzedawcy sprzedają o 56% więcej niż pesymiści. Lekarze w pozytywnym nastroju stawiają trafne diagnozy o 19% szybciej. Szczęście zwiększa kreatywność. Szczęśliwi ludzie są w stanie przetworzyć nawet więcej informacji wizualnych. A nawet pozytywne emocje pomagają radzić sobie z wyzwaniami i stresem. Ale to nie koniec. Pozytywne osoby żyją dłużej, radzą sobie lepiej ze stresem, a nawet odczuwają niższy poziom fizycznego bólu. Kiedyś zrobiłem taki film dokumentalny, który się nazywał Gadające głowy. I zadawałem tam ludziom tylko dwa pytania. Kim jesteś i czego byś chciał? I oczywiście potem, jak już zrobiłem ten film, to się zastanowiłem sam nad tymi dwoma pytaniami. I właściwie, prawdę mówiąc, zrozumiałem, że nie potrafię na te pytania odpowiedzieć. I think it's a balance. I think you need to feel a range of different emotions. It's like you need to feel a bit of sadness to appreciate the happiness that you get in life. You know? You can't be happy all the time. And I don't think you can be sad all the time either. It's a bit of both. Szczęście nie jest luksusem, ale często tak naprawdę niezbędnym narzędziem dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego. To jest pewnego rodzaju umiejętność, którą rozwijamy cały czas, taką zdolność do szczęścia. Nie będę szczęśliwy, kiedy osiągnę swoje cele, ale osiągnę swoje cele, kiedy będę szczęśliwy. Mówię zresztą o tym szerzej w materiale, do którego link zostawiam na górze i w opisie. Szczęście to też nie uczucie. Nasze uczucia są dowodem na to, że jesteśmy szczęśliwi, ale nie są jego definicją. Negatywne uczucia są bardzo ważne. Bez nich nie widzielibyśmy, że może być lepiej. Bez nich tak naprawdę bylibyśmy martwi.